Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli pierwszą szansę na to, żeby wygrać serię z Pelicans, bo wracamy do San Antonio. Mamy jak na razie tutaj prowadzenie w serii 3-1, a więc dzisiaj możemy już awansować do kolejnej rundy. Jeśli się to nie wydarzy dzisiaj, to mamy potem szansę w Nowym Orleanie ponownie. Jeśli tam to się nie wydarzy, to Game 7 i w San Antonio znowu mamy szansę. Więc mam nadzieję, powiem tak, mamy kilka tych szans, a mam nadzieję, że tych szans nie będzie poczuwać tyle dużo. Mam nadzieję po prostu, że dzisiaj już to zrobimy bez nerwów, mam nadzieję, że damy radę. Choć powiem tak, w tej serii nie ma bez nerwów. Każda seria, każdy mecz tej serii był naprawdę bardzo równy, zwłaszcza ten ostatni bym powiedział, że był naprawdę bardzo równy. Tam też Pelicans mogli ten mecz wygrać naprawdę, bo oni mieli piłkę, ostatnio mieli posiadanie w meczu i prowadziliśmy 2 punktami, więc jeśli by trafili trójkę, to by wygrali. Jeśli by trafili za 2 punkty, to byłaby dogrywka, ale nic nie trafili. Tam ostatecznie chyba Ingram rzucał, ale nie trafił, się dobrze pamiętam. A teraz już jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć ten mecz, a więc wracamy do San Antonio i mam nadzieję, że wracamy po to, aby już dzisiaj awansować do kolejnej rundy w playoffs. Mówiłem już to nie raz, ale jestem naprawdę mega, mega fanem tych scen. Naprawdę powiem tak, niby marzę, że naprawdę po pierwsze fajne scenki, a po drugie, no nie ukrywam, będąc kompletnie szczerym, są fajne to na pewno scenki pod miniaturki. Te, które właśnie tutaj zdjęcia, jakby można powiedzieć, tam jakby te momenty można uchwycić takie fajne pod miniaturki, więc naprawdę jestem fanem zdecydowanie tego. Nie było to akurat pokazywane w poprzednim 2K, na przykład 2K23, więc naprawdę fajnie to widzieć tutaj. I będziemy mogli zaczynać, a więc pora zaczynać. Mam nadzieję, że ostatni mecz tej rundy, choć na pewno się Pelicans postawią. Znając ich w tej serii, na pewno się postawią. Mamy CJ, który jak widzę nie jest kontuzowany tutaj. Jeremy Sohan, to nie wiem, czy była dobra próba. Właśnie, to airball. Tak coś czułem, że nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale to była decyzja Jeremiego. I tak właśnie postanowił. Brandon Ingram, Valanciunas ma troszkę miejsca, ale Wemby już do niego podszedł bliżej. Ja muszę uważać na CJ-a, do niego ta piłka jest podana. CJ, trójka i nie trafia. Dobra, więc po jednej niecelnej trójce jak na razie tutaj w tym meczu mamy, jeśli chodzi o zespoły ogólnie. Devin Vassell, Keldon Johnson może, trójka, Keldon Johnson i to wpada, pięknie. Mamy asystę, Keldon Johnson ma trójkę. Poprzedni mecz nie był aż tak dobry jak te dwa, jakby może powiedzieć dwa odcinki temu, jak miał ten mecz. To był chyba trzeci mecz serii. To był świetny w jego wykonaniu. Walczyłem w przybiłce. CJ. Myślałem, że nie ukrywam, że będzie. Myślałem, że będzie rzucał z dystansu do niego. Skoczyłem wcześniej, walczyłem, niestety ofensywna zbiórka i trafił. Nie byłem kompletnie. W ogóle się nie spodziewałem, że CJ nie trafi, bo wydawało się to pewne, że trafi, ale nie trafił. I potem, oczywiście, jak on nie trafi, no to jest ten. Ten niestety Litwin latający, tego można przynajmniej nazwać w tej serii, bo on no co chwila normalnie tutaj przylatuje tylko i zbiera piłkę. To powinna być trójka, ale nie wiem czemu nie jest. Włęba nie ma, to jest trójka. Ale nie, widać było jakby jak ta piłka leciała już z daleka, że to nie wpadnie. Nie wiem czemu nasza trójka nie wpadła, wydawało mi się, że to było w zielone trafione, ale na widocznie nie. Ingram niestety trafia. Dzisiaj grał z kontuzją w poprzednim meczu. A my mamy łatwy wsad, łatwo tutaj wejście pod kosz, udało się znaleźć to miejsce, gdzie nie było nikogo i nikt nas nie mógł zatrzymać, mamy pierwsze punkty. Jak już tutaj jestem, to mogę właśnie przeszkodzić im, żeby nie dali piłkę CJ-a, choć naprawdę nie jest różnica, czy Ingram, czy CJ ma piłkę. Ingram trafia. Kolejne punkty Brenda Ingrama, choć nie. A tak, tak, kolejny, bo on zdał przed tę trójkę. Zapomniałem się przecież, jak to tę trójkę trafił. Keldon bez faulu tam zatrzymałem przez Valanciunasa niestety. CJ. Oddałem do Ingrama. Ingram się nie ma szans zbytnio z Wemby, więc nie dziwię się, jak odda piłkę CJ-a właśnie.
a CJ rzuca na tej screenie od Valanciunasa. Ja to się nie najlepiej ustawiłem i CJ nie trafia, ale zbiera Valanciunas. Mam go dość, naprawdę, przez tą całą serię mam go tak dość i dalej to robi niestety. Piłka do mnie, to nie tak miało wyglądać i ta piłka miała pójść w ręce Wembanyamy, ale nie poszła w ręce Wembanyamy. Słuchaj, weź go tam, odepchnij jakoś. Szkoda, nie udało się. Szkoda, bo tam właśnie stałem jakby... Nie chciałem rzucać oczywiście z pół dystansu. Chciałem po prostu wchodzić pod kosz i potencjalnie Valanciunasa złapać na faul, jakiś albo coś takiego. Sochan nie będzie rzucał, nie dziwię się. Jeremy Sochan alley-oop do niego i wziął na postera. Pięknie. Pięknie, prawda? Fajnie też jakby poczuje... Można powiedzieć, nie wiem, taste of his own medicine po angielsku. Zapomniałem, jak to się jakby na polsku mówi, jakby na po polsku, jakby jak jest jakby, można powiedzieć, odpowiednik tego przysłowia. Jakby, że, no jakby można powiedzieć, że poczuł to, co często robi innym, tak on teraz na własnej skórze poczuł. Jak to właśnie dostał postera od Jeremiego, a to niestety bardzo łatwe punkty dla Ingrama. Pod kosz, layup, mamy punkty. Troszkę nasz zawodnik na niej troszkę, no widać jakby też zmianę prędkości porównane do poprzedniego, do początku sezonu naprawdę teraz, że naprawdę no może czasami tą prędkość wykorzystać bardzo dobrze. Wiedziałem, że ten screen będzie musiał nadejść za niedługo. CJ, piękny blok Wembiego i ma piłkę, dobra. Biegniemy, to muszą być punkty. I to będą łatwe punkty, bo zostawili mi tutaj miejsce. Pomyślałem sobie tak, lepiej wziąć 100% dwa punkty niż niepewną trójkę. Bo jak nigdy nie wiadomo, czy się trójka, czy trójka wpadnie, a tutaj ten lewny, to wiadomo, bo że trafimy. Ingram. Valanciunas i nie trafił. Wow, no to jest coś, co nie dzieje się aż tak często. Więc dobrze to się wydarzyło, to naprawdę teraz nie możemy to wykorzystać. Wemby, trójka od Wiktora i ta trójka wpada, pięknie, nasza trzecia asysta, Wemby trafia i mamy ponownie prowadzenie w tym meczu. Dobrze zaczynamy ogólnie, w miarę tak personalnie bym powiedział, szkoda tylko tego jednego turnovera, który mamy. Dlatego CJ mi powiedział, że dość słabo zaczyna. A to może się zmienić teraz i to się może zmienić właśnie, bo mnie naprawdę kapitalnie Wemby zostawił na screenie, ale CJ ponownie się myli. Wembanyama. Tym razem się niestety myli w tym jumpshocie. CJ robi screena. Ten screen no niezbyt naprawdę cokolwiek dał tutaj. Ingram pod kosz. Ingram. Faul niestety. Taki szkoda na pewno. Szkoda, wiadomo, że był faul. Bo myślałem, że damy radę tutaj, myślałem, że Keldon da radę wybronić Ingrama bez faulu. Nie tak, niestety to jest pierwszy faul Keldona i dwa rzuty osobiste dla Brandona. Ingram trafia obydwa rzuty osobiste. Weź się pod kosz i mnie chyba tutaj Valanciunas złapał. Ale jest tam Wemby chyba, który to zbierze. Właśnie. I Wemby to nie trafił, ale jest faul. Dobra, to dobrze, dobrze. Bałem się, że to trafił bez faul, że to nie trafił, znaczy bez faul, ale był tam faul ostatecznie. Chyba, że to osobiste. CJ ogólnie naprawdę chyba, nawet myślę, że bez wątpienia na pewno ma najwięcej fauli w tej całej serii wszystkich drużyn, wszystkich znaczy zawodników w tej serii, czyli wszyscy zawodnicy Spurs, wszyscy zawodnicy Pelicans, jakby ile mają fauli, to on na pewno jest liderem, bo naprawdę w każdym meczu, myślę, że on tam miał, w jednym meczu był fouled out chyba, w jednym meczu miał 4. W jednym na pewno też miał trzy, jakby teraz ma jeden, więc na pewno ma dość dużo tych fauli. Ingram za dużo miejsca, Vassell nie fauluje, znaczy fauluje. Miałem taką nadzieję przez chwilę, że to był blok, ale potem patrzę, niestety faul, więc... Kolejny rzut osobisty dla Ingrama. Jak na razie 10 punktów, znaczy 3 na 3 z gry, 11 już ma punktów. No Ingram jest dzisiaj na razie najlepszym zawodnikiem na parkiecie. Ale jup. I mamy to. Myślałem, że Valanciunas mnie zatrzyma w powietrzu, ale nie udało mu się. Był bardzo blisko, był Jonas tutaj, ale jednak udało się, że ta piłka musiała być perfekcyjnie do niej podana, bo ledwo, tak leciutko, troszeczkę niżej i już by była piłka po prostu w ręce Valanciunasa.
A znowu oczywiście jakby to było troszkę wyżej, no to bym też nie dał rady tą piłkę złapać. Ingram, spin move nieudany. Ten spin move się nie udał. Keldon, twój moment, atakuj. I faul, może być. Bo mam nadzieję, że będą dwa punkty. A jeszcze przy okazji Trey Murphy łapie faul. Nie ma chyba tak, nie ma. Niestety widać, bo ten rzut był nie wyrzucony najlepiej. Ingram. Valanciunas. Potrafi rzucić trójkę, ale na pewno właśnie z tak daleka to na pewno by nie próbował. Ingram. Zostawiłem mu za dużo miejsca. Dzisiaj Ingram jest po prostu no niesamowity, naprawdę. Dzisiaj gra jak jakiś MVP praktycznie ligi. Pomimo, że to my jesteśmy obecnym MVP ligi. Czuję, że to Ingram mógłby mnie zaczynać, to wolałem się jednak wycofać. Keldon Johnson i Wemby ma piłkę. Wemby to nie trafił jednak. I Alvarado ma zbiórkę. Trey Murphy nie rzuca. Oj, to będą łatwe punkty, chyba że właśnie oddał do Ingrama, który się myli. Na szczęście mamy piłkę, dobra. Do nikogo. Do nikogo ta piłka niestety. Myślałem, że będę troszkę szybszy, a wchodzę pod kosz, widzę, że mój zawodnik nie ma już kondycji zbytnio, nie popatrzę na to wcześniej. Widziałem, żeby lepiej oddać tę piłkę, ale było już za późno. 33-26 prowadzimy, to jest super wynik. Tak już wiele razy mówiłem, normalnie nie jest to jakaś duża przewaga, ale w tej serii ogólnie, bo nie tylko w tym meczu, to ta przewaga jest naprawdę duża. Naprawdę, w tej serii jest ta przewaga bardzo duża. Myślę, że w żadnym momencie całej tej serii nikt nie prowadził przed ponad 15 punktami. Tak naprawdę mi się wydaje. Nie przypominam sobie przynajmniej takiej sytuacji. Murphy, on umie rzucić trójkę. Niestety na to przypomniał. On też nie tylko umie rzucić trójkę, on też umie z daleka bardzo rzucać. On tak nie rzuca tylko za... Bo są dobrzy gracze, którzy rzucają za linii od razu, tak zaraz za linii. Ale są też gracze, którzy ogólnie naprawdę potrafią z bardzo daleka trafić. Trey Jones pod kosz, to jest faul CJ'a kolejny. Drugi jego faul dzisiaj. I dwa celne rzuty. Ostatnio Spurs mieli naprawdę kapitalny mecz z Bucks. To był naprawdę no, świetny mecz. Po pierwszym starcie Wembaniamy i Janisa obydwoje pokazali się naprawdę no, ze świetnej strony. Tam zwłaszcza ten jeden poster dunk w wykonaniu właśnie poster jakby end one, można tak powiedzieć, nawet dokładnie wykonaniu Wembaniamy. To było naprawdę coś pięknego. Ten jeszcze właśnie za plecami, jakby nie podanie, tylko behind the back właśnie ta zagrywka. Nie dokładnie jak to się jakby nazywa dokładnie, tak jakby ta poprawna jakby, no ale po prostu jak kto widział, to wie oczywiście jak to wyglądało i naprawdę no pięknie to zrobił, a tu nie ma faulu, niestety, a chciałbym naprawdę widzieć już trzeci faul na CJ-u. Pomimo, że nie gra na razie dobry CJ, to wiemy dobrze, że CJ jest bardzo ważną postacią. Costa Alvarado. McCollum, zostawiam mu za dużo miejsca tutaj, ale nie wykorzystuję to, bo dzisiaj naprawdę CJ no nie gra jak CJ, można tak powiedzieć. A ja bym chciał piłkę. Dobra, jednak oddam. Na razie. Albo powiem tak, ja chcę piłkę, bo ja widzę tutaj, kogo ja mam. Po ustapie Alvarado. Dobra, widzę, że tutaj Trey Jones próbuje tą trójkę. Za późno zauważyłem ten podwojony krycie. Nie widziałem dokładnie, czy oni robią na nie podwojone krycie, ale zrobili. Potem nie podałem dobrze do zawodnika, który był wolny. Ale tak spróbujemy na pewno po ustapach, jak jeszcze się znajdziemy przy Alvarado. Herb Jones, trójka. Wpada niestety. No i naprawdę, no praktycznie każdy u nich umie łatwo rzucić trójkę, to jest właśnie ten problem. Pół dystans też może być. Nie znalazłem się za linią, żeby rzucić trójkę, no ale nieważne gdzie byłem. Ważne, że byłem samotny tutaj, można powiedzieć w takim sensie, że nikogo przy mnie nie było, więc mogłem sobie bez problemu trafić. Murphy, uwaga na Zellera właśnie, ale Zeller nie dał rady tej piłki złapać, tylko jakby ją tak odbił. Collins, łatwo go było widać z daleka i mamy czwartą asystę. Widzę, że tam Wembaniama i Ingram będą za chwilę wchodzić. Ingram jest zdecydowanie ich najlepszym graczem, więc nie dziwię się. Ingram w takim meczu on powinien praktycznie grać cały czas, tak, bo czasami zawodnicy aż grają 48 minut playoffs, dlatego wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym powinien grać też Ingram. 48 minut.
CJ znowu rzuca i znowu nie trafia. CJ to jest jeden, myślę, że z zawodników, który no po prostu no, nie wstawił się dzisiaj na ten mecz, można powiedzieć. Bo jednak no on nie istnieje dzisiaj. Trey Jones wykorzysta tego screena. Nie wiem, czemu on nie chciał wykorzystać tego screena, którego ja robiłem. Sochan to jest. Trójka i niestety wpadnie. CJ McCollum. No może teraz. I teraz też nie trafia. Wow, naprawdę. Dobra piłka do mnie tutaj. Niesamowicie naprawdę słabo ma skuteczność CJ dzisiaj. Trey Jones trójka. Niestety nie, ale... Aj, myślałem, że na ofensywną zbiórkę nie dam rady jednak. Jose Alvarado. CJ McCollum, który dzisiaj naprawdę gra bardzo słaby mecz. Cody Zeller. Niepotrzebnie tutaj w ogóle nim przeszkadzałem tutaj, bo mogłem niepotrzebnie mu dać end one nawet. Szkoda, tam się nie zamieniliśmy z Zachiem Collinsem. Trey Jones pod kosz. Trójka. Pięknie. To jest pierwsza nasza trójka w tym meczu. Pierwsza na trzy próby, tak? No tak, chyba pierwsza na trzy próby. Teraz CJ już na pewno trafi, jednak nie, no wow. Aż jest ciekawe, jak wygląda jego skuteczność dzisiaj. 1 na 11, wow, 1 na 11. 11 rzutów oddał, tylko jeden trafił, to jest naprawdę okropna skuteczność. Ale jup, do Collinsa pięknie, mamy piątą asystę. Już mam prawie też Mamba Mentality. Zapomniałem ten drugi pasek, więc za chwilę to sobie też włączymy. Jose Alvarado przez Trey'a Jonesa. Screen McColluma. Trey Murphy trójka, nie, jednak nie próbuję. CJ pod kosz. Dzisiaj, jak dobrze wiemy, nie radzi sobie naprawdę. Trey Murphy musi już rzucić. Nie trafia, trafia jednak. Byłem przygotowany w pełni, że nie trafi i że będę zbierał, ale jednak trafił niestety. Timeout jednak teraz bierzemy. Do gry pomiędzy niej wróci pewnie Ingram i Wemby. Mamy Wembiego, mamy też tam Ingrama. Jest też za między nimi, bo chyba Zion też nie było przedtem, miałem wrażenie. Ale jest tutaj Cameron Payne, którego nie widziałem zbytnio. Też w ogóle pomimo, że... No i znowu, sabotaż jakby, sabotaż. To jest, ja to nazywam naprawdę sabotażem, bo ja kieruję piłkę ewidentnie na Wembiego analogiem, a piłka idzie po prostu... Ja wyrzucam w górę, nawet po prostu na logikę. Co to jest za podanie w ogóle? Ja podaję samemu sobie w górę? No, przecież to nie ma sensu w ogóle żadnego. Nie wiem w ogóle, co to ma być za podanie, naprawdę. To jest dla mnie mega dziwne. Dawaj tam Jeremy, zbierz, dobrze. I... Aj, było, za pięknie było, jakby jeszcze Jeremy dobra tam trafić. Ale jup, niestety, Jeremy jakby się skoczył, to może by się udało. No niestety przykleił się do ziemi, Jeremy nie próbował wyskoczyć. I to powinno wpaść, nie? Wydawało mi się, że tam to zielone też nie trafiłem. Przydałby się też Ingram. Mamy zbiórkę. Przydałby się właśnie, bo... Kto mnie kryje? Herb Jonesa? Dobra, to z Herbem tego nie zrobimy, bo jakby mnie Cameron Payne krył, to bym oczywiście mógł mu spróbować... Dawaj Wemby, atakuj go! Szybko, szybko, nie to, poklikałem tutaj, źle zrobiłem, isolation przez prawie kliknąłem sobie, przez prawie kliknąłem właśnie tutaj L1. To jest trójka, pięknie, pięknie, to było bardzo potrzebne. Kolejna trójka w naszym wykonaniu. Trójki są bardzo istotne, a no więcej wydaje mi się włącznie w serii Pelicans trafili tych trójek niż my, myślę. Powiedziałem w sumie. Nie zastanawiam się nad tym tak bardzo, ale mam wrażenie, że naprawdę im więcej zrywali punktów trójkami niż my. Na jeden z ich najlepszych zawodników pod względem trójek, czyli CJ właśnie, dzisiaj jest no okropnie gra. Payne mi uciekł po tej stronie, ale nie trafił. Dobra, piłka do mnie. Ok,
Keldon, pięknie. Tylko żeby tam trafił to właśnie, a to był problem, że nie trafił. Szkoda, że Wemby tam na pełnej, można powiedzieć, prędkości nie wpadł pod kosz, bo mógłby jeszcze jakiś tam putback dunk zrobić, a nie zrobił tego. Ingram za łatwo, ale nie trafił. Trey Murphy, Cameron Payne. To nie wpada, zbieramy, dobra. Mieć za ankryje, dobra, to nawet mi się podoba. Bo to oznacza, że właśnie, wow, naprawdę taki błąd. Nie złapał piłki, Wemby. Ingram nie trafia, mamy zbiórkę. Wemby. Wejście pod kosz, taki można powiedzieć, na, jakby to nazwać, na awanturę, takie wejście, po prostu, żeby ktokolwiek zrobił ten kontakt, żeby mnie sfaulować. Pierwsze chyba rzuty osobiste dzisiaj, choć nie wiem, w sumie, czy rzucałem, czy nie rzucałem, nie pamiętam. Nie przypominam sobie przynajmniej. Nawet nie patrzyłem na tutaj na czas, że nawet w sumie dobrze zrobiłem, że tak szybko to w miarę rozwiązałem tą akcję. Nie patrzyłem właśnie w ogóle na ten shot clock, jak on wyglądał. Ciężki rzut Ingram sobie wybrał. Ja bym się tutaj Wemby szybko mi tutaj w miarę przedarł. To jeszcze wpadnie i to jest buzzer beater. Trójka czy nie? Official review. No nie wiem, sam nie wiem. Możliwe, że nie wyrzuciłem. Możliwe, że nie wyrzuciłem na czas. Nie wiem, nie patrzyłem szczerze na ten shot clock, tylko się skupiłem na tym zielonym pasku. Wyrzuć to jak najszybciej. Dobra, jest, udało się. Wyrzuciłem to na czas, pięknie. A więc mamy to zaliczone, a więc buzzer beater pierwszy w playoffs. Nasz pierwszy buzzer beater w playoffs. Może nie game winner żaden, ale nasz pierwszy, statystycznie nasz pierwszy buzzer beater w karierze, w playoffs oczywiście. Była ewidentnie tam widać, więc wiadomo, że sędziowie teraz właśnie przyznają to. Ale mój zawodnik nie wygląda, jakby był szczęśliwy. To nie był wygląd zawodnika, który dowiedział się, że właśnie mu zaliczono, ale nie, no jest statystycznie dobra. Zobaczmy tutaj te niektóre statystyki, też zobaczymy sobie tutaj to drzewko playoffs, można tak powiedzieć. Playoff 3 i zobaczymy, jak wygląda, kto już awansował, bo myślę, że jeden zespół już tak, Lakers, Philadelphia i Cleveland, to są drużyny, które awansowały dalej, a więc jeśli wygramy tą serię z Pelicans, to będziemy grali z Lakers, a więc na pewno będzie ciekawe starcie. Mój były zespół, w tym zespole grałem w 2K23. Warriors prowadzą z Clippers, Memphis, pomimo że zaczynali, Denver prowadzi 2-0 na początku, to Memphis teraz prowadzą w serii. Philadelphia wygra 4-1 z Toronto, nie było sweepu żadnego, to jest na pewno jest ciekawa rzecz. Hawks walczą tam z Bostonem, Miami walczy z Milwaukee, Cleveland 4-1 pokonał Knicks, więc tak to wszystko tutaj wygląda. I będziemy mogli że niedługo wracać. Mamy naprawdę, jak na, ponownie powtórzę się, ale jak na standardy tego, tej serii całej, tam naprawdę mamy dużą przewagę, bym powiedział. Mamy 11 punktów przewagi nad nimi. I zaczynamy drugą połowę. Czy to jest ostatnia połowa z Pelicans w tej serii? No zobaczymy. Na pewno musi CJ się wziąć w garść, jeśli chce. Jeśli Pelicans chcą jeszcze to uratować, bo naprawdę to jest jeden z takich najważniejszych rzeczy. Ingram ledwo całe trafia. Weź się pod kosz, łatwy layup, połowałem się, tam nie podbiegł do mnie, tylko się jakby cofnął, że pewnie to był łatwy layup dla nas.
CJ rzuca, CJ nie trafia, Valanciunas jednak zbiera i on też nie trafia i Wemby zbiera, pięknie. Devin Vassell trójka, byłoby miło i jest trójka od Devina Vassella, 59-45. No mogliśmy, możemy chyba pierwszy raz powiedzieć w tej całej serii na razie, że uciekliśmy Pelicans. Jeszcze chyba nie mogliśmy to wcześniej zbyt powiedzieć, że uciekliśmy naprawdę Pelicans. Ingram do Valanciunasa, Valanciunas nie będzie rzucał, będzie wchodził bardziej pod kosz. I Valanciunas zablokowany, ale mamy piłkę tutaj. I to będzie łatwy wsad w naszym wykonaniu oczywiście. 61-45. Spurs idą po to. Spurs idą po awans do półfinału konferencji. Tam już czekałem Lakers. Ingram myli się. Wemby zbiera. No Pelicans się po prostu... No po prostu się posypali tak naprawdę. A my tutaj mamy kolejny wsad wykonania naszego zawodnika. Wow, naprawdę niszczymy. Niszczymy Pelicans. Niszczymy Pelicans. Ingram. Nie będzie rzucał. Nie wiem po co za tam zostawiałem. CJ. No teraz jest moment, w którym CJ potrzebuje tej trójki bardzo. I on trafia. Ważna trójka dla niego osobiście i ważna trójka dla Pelicans zapewne. Może jakiś alley-oop do Jeremiego? Czemu nie? I mamy siódmą asystę w tym meczu. Alley-oop asysta do Jeremiego Sochana. CJ pod kosz, CJ pod kosz, CJ floater. Nie trafia. To podanie było ryzykowne dość, ale się udało jeszcze celnie podać. Sheldon, ciężki rzut, nie trafia. CJ ma kolumn trójka, ponownie wpada, zaczął trafiać te trójki CJ. Jeszcze Pelicans nie są pokonani, więc musimy uważać na nich cały czas, choć jest naprawdę bardzo dobra sytuacja dla nas. To jest faul Zion'a Williamsona, kolejny, a nie, to jest jednak faul CJ'a. Trzeci już faul CJ'a w tym meczu. Kolejne rzuty osobiste wpadają bez problemu. Valanciunas. Ingram. Valanciunas, Wemby przy nim. Valanciunas fade away taki. No i nie wpada to. Valanciunas też nagle stracił, może powiedzieć, swoje siły. Jeszcze brakuje, żeby nagle ofensywny zbiórek nie zgarniał. Ale jup do Wembiego i mamy ósmą asystę. 69-51. 29 punkt, mamy 29 punkt, 8 asyst i dwie zbiórki, to jest dalej jeszcze połowa trzeciej kwarty przed nami. Valanciunas próbuje wejść pod kosz, będzie na pewno podawał, a jednak nie podaje, ale nie trafia i też nie zbiera tutaj. Johnson do Wembiego, Wemby trafia. 20 punktów przewagi na 5 minut 45 sekund do końca tej trzeciej kwarty. No na razie wygląda to okropnie dla Pelicans. Wygląda to okropnie. Ingram, step back i step back trafia. No to powiem tak, Ingram robi swą robotę. Ingram robi co może, ale sam nie da rady. Potrzebuje na pewno więcej od reszty ze swoich kolegów z zespołu, a to jest przód z pół dystansu, który wpada. Mamy już 30 punktów ponad przekroczone, więc w każdym meczu zdobyliśmy 30 punktów oficjalnie w tej pierwszej rundzie. Valanciunas, Ingram. Ingram step back, to wątpię, że wpadnie, a jednak Ingram naprawdę gra świetnie. Ingram naprawdę gra dobrze. Devin Vassell, ciężki rzut i on nie wpada. Ingram, nie dziwię się, że dostaje piłkę, no bo jednak on jest najmniej
zawodnym zawodnikiem, że tak powiedzieć, ale teraz to nie trafi. Nie może jednak wszystkiego trafiać. Sochan za późno troszkę na właśnie tą trójkę. Devin rzuca za to i nie trafia. I Wemba nie ma, ofensywna zbiórka, ale teraz to Valanciunas jeszcze przegrywa zbiórki z Wembim. Więc no wszystko jakby się dosłownie posypało tutaj Pelicans w tej trzeciej kwarcie. Timeout Pelicans, 20 punktów straty mają w tym momencie. No wygląda to okropnie, wygląda to dla nich okropnie. Pierwszy raz możemy tak naprawdę odetchnąć troszeczkę w tej całej serii, bo pierwszy raz nie jest jakiś wyrównany mecz, pierwszy raz właśnie nie, jakby jest troszeczkę spokój, pierwszy raz jakby troszeczkę taki spokój. Ingram trójka, nie wpada, co on też zbiera piłkę. Keldon Johnson trójka, nie wpada, a nikogo akurat nie było, i ja i Wemby byliśmy po tej drugiej stronie. Ingram trójka, to wpada, tak już wiem, Ingram. Jako gdyby nie było Ingrama, to by już Pelicans już teraz pakowaliby walizki, a jeszcze póki Ingram gra, no to jeszcze jakoś tam szanse małe, ale mają. Chyba nie ma, przestrzelił tutaj niestety. Ingram szuka sobie miejsca, Valanciunas. Brandon Ingram pod kosz, Ingram step back, jestem przy nim i nie trafia. Kolejne wejście pod kosz i to będzie kolejny łatwy wsad w wykonaniu naszego zawodnika. No ponownie ruszyliśmy przed wszystkimi, więc nikt nas tutaj nie złapał i to jest kolejny łatwy wsad naszego zawodnika. Przyjemny naprawdę mecz, 72% skuteczności też, więc naprawdę bardzo mało się mylimy w tym meczu, jak już rzucamy. CJ trójka, nie wpada ponownie. A to było zbyt jakby no nieprzemyślane, to próba podana do mnie. Ja znaczy poprosiłem, jakby to mój błąd, że ja poprosiłem o tą piłkę, bo nie powinienem. Ingram, w sumie to jest Ingram, ja nie powinienem, ale nie trafię, choć Valanciunas zbiera, no niestety. Jednak wracają ofensywne zbiórki tutaj Valanciunasa, ale w tym momencie no ofensywne zbiórki za dużo tutaj nie zrobią Valanciunasa. Kolejna trójka, czemu nie? To jest kolejna trójka, 36 punktów zdobyte. 38, aby 6 zdobyliśmy w poprzednim meczu, a my mamy już tyle po trzech kwartach. Czyżby drugi już 50-punktowy występ w tych playoffs, w tej pierwszej rundzie zwłaszcza jeszcze. Ingram nie trafia, Wemby zbiera. I to jest trójka ponownie, 39 punktów. Po prostu, no krótko mówiąc, no siedzi, to po prostu te rzuty siedzą dzisiaj. I to jest piękne. Są mecze, w których nie da się praktycznie nic trafić, a są mecze, w których to wszystko po prostu jakby było dwa razy łatwiejsze niż normalnie się wydaje. Tak w ogóle z dystansu 5-7, dobra. Jak mieliśmy chyba ten 50-punktowy występ, to mieliśmy chyba 7 trójek celnych, jeśli dobrze pamiętam. Ci starterzy jakby powinni Spurs odpocząć sobie już w tej trzeciej kwarcie, w czwartej kwarcie potencjalnie. Teraz Trey Jones próbuj. Trafia, pięknie, mamy też 9 asystę. Trey Jones trafia trójki, każdy trafia, nikt się nie myli. Pelicans są pogrzebani, po prostu Pelicans już są pogrzebani w tej rundzie. I może nie powinienem mówić, ale myślę, że już mogę powiedzieć, że jesteśmy w następnej rundzie, że już jesteśmy w półfinale konferencji. Ingram zablokowany bez problemu, mamy trzecią zbiórkę. Wemba nie ma, jeszcze nam oddaje, pomimo, że nie prosiłem. Sochan trójka, czemu nie, ale jeszcze znajduję tam lepiej ustawionego Treya Jonesa. To jest podwójne krycie, tak, to jest podwójne krycie. Wemby łapie, ale to jest out of bounds, niestety. Aha, my mamy piłkę, dobra, my mamy piłkę, nie widziałem właśnie przez chwilę. Ja mam piłkę. Catch and shoot, znaczy tylko złapanie. A dobra, nie mogę. Trey Jones, piękne podanie w naszym wykonaniu. To byłaby jedna z piękniejszych asy, jaką mieliśmy. Za plecami, behind the back, pass taki. Byłoby to piękne. Zion pod koszem. Zion rzuca, Zion trafia. A my będziemy oczywiście sobie czekali do ostatniej akcji, bo dosadnie za 3 sekundy, bo my się nie musimy śpieszyć w ogóle. Choć powiem tak, taki screen
dla Trae'a Jonesa, ale nie, nie będziemy jednak tego robili. Podwójne krycie. No dobra, Zach Collins, to może być trójka Zacha Collinsa. I to jest trójka, więc ponownie wasze podwójne krycie wam tylko przeszkadza, jakby oni jakby nie podwali tego krycia, to kto wie, co by się wydarzyło. A teraz zostawiamy tylko zawodników wolnych i oni to wykorzystują. Dzisiaj nasz zespół jest tak dobry w tych rzutach z dystansu, po prostu ktokolwiek ma piłkę, to i tak wykorzystuje. A CJ w ostatniej chwili, dosłownie w ostatniej chwili tutaj. Koniec trzeciej kwarty, 89-66. Cały czas komfortowa przewaga w tym meczu z Pelicans i tak już mówiłem, ja się czuję już teraz, że awansowaliśmy i naprawdę wątpię, że to uczucie mi zniknie już. Assist of the game należy do nas bez zdziwienia. Zaczynam sobie na ławce, tylko problem jest taki, że pewnie wejdziemy jeszcze na to spotkanie. No właśnie, według mnie starterzy już nie powinni grać w tym meczu. Nie powinniśmy już grać, bo nie ma sensu, jakby nie ma sensu. Na przykład Derrick Rose jest jeden z najlepszych przykładów. Niepotrzebnie już grał w tym meczu, w którym doznał tej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych, więc jakby on wtedy odpoczywał, jakby już Tom Thibodeau, trener wtedy Bulls dał mu odpocząć, to nie byłby kontuzjowany wtedy i kto wie, jakby teraz to wyglądało wszystko. Może Bulls by byli mistrzami NBA? Nie wiadomo. Wemby. Szybko podanie, Keldon, to jest trójka. Nie wiem, czemu Keldon właśnie nie rzucał przedtem. Teraz to już nie powinien rzucać. Nie wiem, czemu przedtem nie rzucał. Tutaj Murphy trafia. Próbujemy jeszcze jakoś wrócić do tego meczu, ale myślę, że im nie pozwolimy. Ale jup, pięknie. Ponownie ryzyko troszeczkę było, bo mogli tam inni przejąć tą piłkę, ale udało się. Było tam dwóch zawodników Pelicans, więc mogło być problematycznie, ale udało się to wykończyć. McCollum pod kosz. Na przy sobie Trae'a, ale też nie zauważył, że od tyłu przybiegł Wembanyama, który zablokował tą piłkę. Piłka Pelicans, 9 sekund do końca. No 9 sekund na rozegranie tej akcji, do koło pójdzie podanie. Piłka idzie do Zajana, który to nie rzucił, ale CJ za to rzuci i CJ nie trafi. Sochan zbiera Keldon Johnson przy piłce. Keldon Johnson, nie będę rzucał tutaj na razie. Wemby. Sochan trójka. I to wpada. Ponownie, no to jest to, o czym mówiłem. Oni nie robią te podwójne krycia, ale oni tylko sami sobie szkodzą tymi podwójnymi kryciami, bo mówiłem już to właśnie. Dzisiaj ten zespół gra tak świetnie, że mam wrażenie, że każdy trafia trójkę. Każdemu, komu by się dało, nawet Greg Popowicz, może jakby dostał piłkę, to by trafił trójkę. No każdy naprawdę, każdy dosłownie dzisiaj te trójki trafia i to jest piękne. Walentino z pół dystansu. Trafia. Alvarado mi kryje? Tak, Alvarado mi kryje, no dobra. Chociaż pewnie będą robić ten podwójne krycie dalej. Nie robię na razie w sumie, ale jednak robię, dobra. Sochan trójka, to już nie jest takie open trójka to. Troszeczkę przybiegł do niego inny zawodnik, ale to nic. Naprawdę już jestem w takiej komfortowej sytuacji, że mam wrażenie, że nawet jak nie trafimy już nic, to i tak wygramy. Mam wrażenie po prostu, że jesteśmy w takiej sytuacji, że jakby Pelicans nie zdobędą więcej punktów niż 96. Nie zdobędą 96 lub więcej punktów na pewno. Więc myślę, że już do końca meczu nawet nie musimy zdobywać punkta i tak wygramy. Herb Jones. Podane do Valanciunasa. Valanciunas wypychany dobrze i jeszcze tam piłkę prawie stracił. To jest violation, ja mówię, że to jest środkowy violation. I tak, nie zdążył tutaj oddać tej piłki, nie oddać tego rzutu, więc piłka do nas należy. Wembanyama, za mocno rzeszy podanie. Sochan tam jest, ale Wemby chciał to sam rozwiązać i teraz trafi, tak. Pięknie. Trzeba by się też znaleźć tą asystę, bo chciałbym mieć, nie ukrywam, double-double tutaj, bo w każdym meczu mieliśmy, jeśli dobrze pamiętam. CJ pod kosz i ta piłka jest nasza. To nie jest nasz styl, ale piłka jest nasza.
Nie mamy niestety tej trójki. Chciałem, że tam radę trafić, bo wydawało się, że możemy to zrobić, ale nie udało się jednak. CJ McCollum trafia. Punkty CJ'a. Ale i tak, nadaje oczywiście no całą już tutaj czwartą kwartę gramy, można powiedzieć, wydaje mi się, na takim wsteczniejszym już biegu, jakby nie mamy aż takiej presji, więc aż tak się ostro, można powiedzieć, nie staramy, jak to przedtem wyglądało. Ale jup, i mamy to. 10. asysta jest i to by było podane do Jeremy'ego Sochana. Myślę, że gralibyśmy ogólnie zespołowo dużo, dużo też lepiej, gdyby ten mecz jeszcze był równy, a teraz naprawdę troszkę jesteśmy właśnie tacy już, wiecie, że bardziej wyluzowani i myślę, że już po prostu myślimy o tym, żeby bezpiecznie sobie dograć do końca tego meczu, żeby nie złapać kontuzji. Keldon Johnson trójka i to wpada. Kolejna trójka w tym meczu, dużo naprawdę, tylko pięć więcej niż Pelicans, trafiliśmy tych trójek, ale dużo, mam wrażenie, że nasz zespół ogólnie trafił. Zion Williamson. CJ pod kosz, to była naprawdę dobra akcja, ale nie trafił. I to Trey Jones zgarnia piłkę. Myślałem, że Wemby będzie wchodził pod kosz, to było do niego kierowane. Devin Vassell. Kelvin Johnson. Przeprosi tutaj o screena od Jeremy'ego Sochana. Wejście pod kosz i to będzie kolejny łatwy wsad dla naszego zawodnika. 43 punkt zdobyty. 50 punktów pewnie nie zdobędziemy, ale to nic. Najważniejsze, że będziemy mogli już dzisiaj świętować awans do kolejnej rundy. Widzę, że tam Reggie Bullock, chyba Devontae Graham i Larnas będą wchodzić, czyli właśnie już no, ci gracze, którzy normalnie nie grają zbytnio. Za wczesny wyskok. CJ trafia. 19 punkt. Jak na CJ to dość mało, naprawdę dość mało. Dajesz mi dużo miejsca za CJ. Trzeba to wykorzystać. No i tak jest. Powiem tak, jak mnie można tak powiedzieć zapraszasz do tej próby, no to ja skorzystam z tego zaproszenia, bo on, to jest jakby, właśnie tak już wiem, to jakby takie zaproszenie, jakby on mnie zaprosił do tego rzutu, więc skorzystałem. Zion nie trafił. Faul tutaj Valanciunasa, dwa rzuty osobiste dla nas. Mamy 48 punktów zdobyte. Minuta do końca w tym spotkaniu. To jest blocking foul, dobra. Blocking foul Reggie'ego Bullocka. Wchodzi Trey Jones. Myślę właśnie, że na przykład no Wemby, że wszyscy sobie siadli, jakby Devin, Wemby, Keldon, Sochan. Tylko ja tutaj muszę grać. Czemu ja muszę grać? Czemu najlepszy zawodnik, czemu MVP obecnej ligi musi dalej się tutaj, może powiedzieć, użerać i grać dalej? Nie wiem, naprawdę. Trey Jones, łatwe punkty dla niego. Miał naprawdę tam, no, mega dużo miejsca, żeby to trafić. I bez problemu to trafił. CJ McCollum trafia bez problemu. Tylko, że no, na pewno za późno. Niestety dla Pelicans za późno zaczął trafiać. Powiem tak, myślę, że spróbować możemy, bo warto spróbować, myślę. I to nie wpada, no nic. Tak jak powiedziałem, spróbować sobie mogłem. Czy będę smutny, czy coś takiego, że nie mam tego 50 point game'a? No nie będę szczerze smutny, bo fajnie było mieć na pewno, ale i tak mam coś ważniejszego niż 50 point game, czyli mamy to właśnie, że oficjalnie awansowaliśmy do kolejnej rundy, a więc San Antonio Spurs kontra LA Lakers w półfinale konferencji tutaj. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z Lakers. Zakładam, że to będzie no cięższy matchup. Choć Pelicans trzeba im też oddać, naprawdę, że przez całą serię sprawowali problemy, tylko dzisiaj był to dość, no szczerze, stosunkowo łatwy mecz. Zwłaszcza w drugiej połowie był to łatwe. W pierwszej jeszcze nie, ale w drugiej połowie był to naprawdę łatwy mecz z nimi. Zobaczymy też, ile gold points. Czy będziemy mieli gold points za awans? Mam nadzieję, że jakieś dodatkowe gold points dostaniemy za to, że awansowaliśmy do kolejnej rundy.
Rekord 5 free pointers made active. No nie widzę, nie dostaliśmy. Tam myślałem, że dostajemy coś. Myślę, że tam coś tam powinno być, myślę, za to. Pierwsza runda już za nami, która była po częściach jak się spodziewałem. Spodziewałem się gdzieś podobnej właśnie tej rundy, czyli w sensie takim, że nie taka jakaś bardzo łatwa runda. W sensie właśnie spodziewałem się, że Pelicans mogą jeden mecz nam zabrać, ale że ostatecznie wygramy. No i to się wydarzyło, to się wydarzyło. A więc w następnym odcinku czekają na nas Lakers. Lakers nas czekają i następna runda nas czeka też. Speed sobie tutaj możemy polepszyć. Możemy. Acceleration. A, mamy już na maksa, dobra. Strength też siłę sobie możemy polepszyć. I to byłoby na tyle. Pewnie nie mam tutaj nic więcej już do roboty. Żadnych tutaj wywiadów, nic takiego nie mamy, a więc. Więc tak wygląda zakończenie pierwszej rundy. Wygraliśmy pierwszą rundę z Pelicans i w następnym już odcinku zaczynamy półfinały konferencji. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!